Mam na imię Roman. Od 6 lat nałogowo czytam komiksy. Przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00. Witam wszystkich w audycji Prosto z kadru, audycji poświęconej sztuce komiksu. Przed mikrofonem Filip Bąk i chciałbym przedstawić mojego dzisiejszego gościa specjalnego, którym jest Sebastian Frąckiewicz. Dzień dobry. Sebastian jest, no jest debiutantem w audycji Prosto z kadru. Jeśli słuchacie na bieżąco od jakiegoś czasu, to wiecie, że już parę razy występował. I w sumie mam problem, w jaki sposób teraz ciebie przedstawić, ponieważ za każdym razem, co te parę miesięcy, to jednak u ciebie coś się zawsze zmienia i informacje, które podawałem pół roku temu, załóżmy, mogą już być nieaktualne. W każdym razie krytyk komiksowy, który od czasu do czasu pisze do polityki. Regularnie piszę do polityki. Regularnie, od czasu do czasu regularnie piszę do polityki. Nie, regularnie piszę do polityki, nie, od czasu do czasu. I regularnie, w miarę regularnie publikuję na blogu polityki, który nazywa się Outline. Na początku jeszcze parę słów, ponieważ jeśli się nie mylę, to ostatnio dostałeś grantu na napisanie nowej książki. Nie dostałem grantu, tylko dostałem stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To jest duża różnica. I o czym będzie ta książka? To będzie książka, jej formuła będzie zbliżona do wyjścia z getta, czyli będzie to zbiór takich dłuższych wywiadów problemowych i to będą wywiady z ludźmi, którzy zajmują się polską sceną street artu. I to będą zarówno ludzie, którzy tworzą murale, ale także animatorzy kultury. Animatorzy kultury, jest wcześniej, jeszcze się nie budziłem. Czyli osoby, które na przykład organizują festiwal street artu w Katowicach, w Łodzi, w Gdańsku i tak dalej. Jaka problematyka się z tym wiąże? Czy mural jest legalny? Czy dostali pozwolenie na ścianę? Nie, no w większości mural jest legalny. Jest ogrom tematów tutaj. No pierwsze, nie wiem, to moglibyśmy całą audycję na ten temat. Tak, no chciałbym, żebyś uchylił rąbka tajemnicy, żeby ludzie wiedzieli, z czym to się będzie jadło tą książkę. Pierwszy problem, jeżeli chodzi o murale w Polsce, to jest ich taka recepcja medialna, która jest bardzo powierzchowna i na ogół w mediach pisze się o tym, że po prostu murale są fajne, niezależnie od tego, w jakim kontekście architektonicznym te murale powstają, czy one to miasto szpecą, czy nie, czy zdobią, ale w Polsce jest raczej taka narracja medialna, że jeśli mural jest kolorowy, to jest ładny. I nie ma dyskusji, czy ten mural jest potrzebny, czy warto go robić, czy on jest wpisany w kontekst lokalny, czy on podejmuje jakąś problematykę jakąkolwiek, jest w jakikolwiek sposób zakorzeniony w kontekście lokalnym, czy jest tylko takim pustym ozdobnikiem, ładnym freskiem na ścianie. Kolejny problem to jest finansowanie tych murali. Na ogół to są rzeczy, które powstają z okazji jakiegoś festiwalu. Mnóstwo problemów. Ja mam pytanie. Relacje między kulturą a polityką. Tutaj bardzo często te murale są wykorzystywane jako narzędzie promocyjne. Wykwit takich festiwali murali, nawet rymuję niecelowo, na Europejską Stolicę Kultury. I nagle ta muraloza się pojawiła. Chodzi to też, główny problem tej książki, tak mi się wydaje, będzie polegał na tym, żeby krytycznie na to spojrzeć. Znaczy nie krytykować wszystkiego jakby z góry, tylko pokusić się o jakąś taką refleksję, co to znaczy dobry mural, jakie warunki powinien spełniać dobry mural, czy w ogóle można mówić o czymś takim jak dobry mural, tak? Jakieś takimi, żeby zbudować jakikolwiek poziom, pole dyskusji na temat tej sztuki. Ta dyskusja oczywiście się toczy, ale na ogół to jest dyskusja na poziomie obrazków wrzucanych do sieci i opinii typu ładne, nieładne. Brakuje takiego języka krytycznego wokół tego, ale nie ma takiej dyskusji, która by docierała jakby do sedna problemów. No, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie spotkałem się z taką książką jeszcze do tej pory. Są książki o muralach, ale to są katalogi, albumy prac. I kiedy planujesz? Stypendium muszę wykonać do końca grudnia, czyli nie mam niewiele czasu. Już zacząłem się nad tym trochę pracować. Ale kiedy książka się ukaże, to ja nie wiem. Najpierw muszę ją napisać. No, stypendium daje ci ten komfort, że się nie przejmujesz, kiedy zostanie to wydane. Ja też się tym nie przejmuję. Chcę najpierw zrobić książkę, dopracować ją. To jest cały proces. Musisz zrobić wywiady, potem musisz je zautoryzować, a potem dopiero będę się... Ja mam takie pytanie, ponieważ zawsze jak był festiwal w Łodzi, jeszcze w Domu Kultury, a nie na stadionie, to tam jak się szło od ulicy Piotrkowskiej w kierunku tego Domu Kultury, to zawsze taki po prawej stronie był taki stary
chyba Peweks. No tak, Łódź ma taką ogromną tradycję murali jeszcze z czasów komunistycznych. No to murale nie są taką świeżą rzeczą. Tak, tylko że w tym momencie taki mural to jest, patrzysz na to jak na taki zabytek, coś fajnego. Okej, okay, no to jest taki... Ten Peweks? No, ten właśnie konkretnie. To jest pewne epoki, to jest... Moim zdaniem to jest rzecz, o którą należałoby zadbać i konserwować. Nie można pozwolić, że na pewno nie warto w ten mural wcisnąć nowy mural, bo no właśnie o to mi chodzi. Często tak jest, że coś tracimy. Jakby, wiesz, skupiamy się na tym, co powstaje teraz, jakie to jest ładne, estetyczne, a gdzieś tam z perspektywy ucieka nam na przykład mural, który znajduje się w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej. Piękny, perolowski mural. Zo, pamiętasz ten mural? Mhm. Jego chyba dzisiaj już nie ma, bo on został albo zamalowany, albo coś na nim zawisło, albo ktoś na niego, on nawet chyba zwyczajnie wyblakł, teraz nie pamiętam, jakie są jego losy, ale to był piękny mural reklamujący zoo. Natomiast tak inwestuje się w nowe murale, nie? Robi się takie rzeczy, wiesz, oderwane często od kontekstu. Jasne, z tą problematyką was, drodzy słuchacze, póki co zostawiamy, ponieważ dzisiejszym tematem oczywiście będą komiksy. I zaproszę tutaj Sebastiana, żeby przybliżyć wam trzy pozycje. One w sumie mają jakąś tam cechę, że tak powiem, łączącą. Jak tak się je przeczyta, to trochę będzie to brzmiało na siłę, ale mają bardzo bogate dodatki, bogate posłowie, objaśnienia do historii, którą się wcześniej przeczytało. I chyba wszystkie trzy opowiadają o starszych mężczyznach. Tak, to jest dosyć też ważna informacja, ponieważ nie każdy komiks posiada tego typu dodatki już. Dodatki to często się traktuje jako, nie wiem, warianty okładek, szkice, albo ewentualnie wywiad. Czasem to jest przedmowa kogoś innego, znanego, który po prostu chwali twórczość jednego artysty. Ale w tych komiksach często to są dodatki, które uzupełniają całą treść, albo pomagają interpretację tego komiksu. Co jest dosyć istotne, ja tutaj jeszcze taka drobna dygresja, ja zawsze nawoływałem do tego, że nawet jeśli to jest kolejny tam, nie wiem, 20 tom Van Hama, czy jakiegoś innego artysty bardzo znanego, popularnego, to i tak warto chociażby tą stopkę napisać z tyłu, kim ten autor był, czym zasłynął, w jakich latach tworzył i tak dalej, pomimo tego, że będzie tam set czytelników, którzy doskonale to wszystko wiedzą, ale zawsze jest to prawdopodobieństwo, że ten komiks będzie jednym z pierwszych kogoś, który dopiero poznaje ten świat, tą kulturę tych autorów i dla niego to jest, będzie ważna informacja. Okej, okay, żyjemy w dobie internetu, aczkolwiek dobry komiks powinien charakteryzować się tym, że oprócz tej warstwy komiksowej, graficznej jest jeszcze właśnie kilka słów tekstu. I kończąc właśnie tą dygresję, kończę również to wejście. Zapraszamy was na pierwszy kawałek dzisiejszej audycji, a do pierwszego komiksu przejdziemy już za chwileczkę. Rozpoczniemy od komiksu z wydawnictwa Wydawnictwo Komiksowe. Tu już się nauczyłem mówić, że z wydawnictwa Wydawnictwo Komiksowe, bo inaczej zawsze to była ta zabawa w tłumaczenie, że tak się nazywa wydawnictwo. Wydawnictwo Komiksowe. I rozpoczniemy od powieści graficznej z dosyć długim tytułem. Życie nie jest takie złe, jeśli starcza ci sił. I w zasadzie bardzo tajemniczy tytuł. I nie ocenia się komiksu po okładce, po tytule, prawda? I więc pod tym hasłem, pod tą nazwą może się kryć na dobrą sprawę wszystko. No mi się akurat przypomina upasek Garfielda, co w sumie będzie bardzo jakby powiązane tematycznie z tym komiksem, jak to John chwali się Garfieldowi, że słuchaj, widziałem świetny film, kryminał, genialny, trzyma w napięciu do ostatniego momentu, nie wiadomo w ogóle o co chodzi, tak? A jak się nazywa? Ogrodnik zabójca. Także życie nie jest takie złe, jeśli starcza się sił. I to jest autobiograficzna historia autora. Znaczy, tak to można interpretować. Powiedzmy, że tak. Autor nazywa się Seth. Jednocześnie jest jakby autorem i narratorem tej historii. To jest historia, która dzieje się w Kanadzie. Z tego co pamiętam, akcja dzieje się zarówno w Toronto, ale też na kanadyjskiej prowincji. No w Toronto on mieszka na co dzień, tak. Gdzie pracuje, ma swojego przyjaciela. A Chester właśnie... Browna, który też jest rysownikiem komiksowym. Ale spora część tej historii dzieje się w takich kanadyjskich miasteczkach i Seth pięknie, w taki uproszczony, syntetyczny sposób rysuje krajobrazy kanadyjskiej prowincji.
To jest bardzo komiksowa opowieść w tym sensie, że jest zanurzona w takiej kulturze komiksowej amerykańskiej, północnoamerykańskiej, w kulturze komiksów prasowych. Narrator i główny bohater jest takim facetem, który strasznie lubi współczesności i żyje przeszłością, żyje taką pamięcią o dawnej kulturze materialnej. To jest bardzo sentymentalne po prostu. Wszystko, co było dawniej, dawne reklamy, dawne zabawki, dawne filmy animowane. Wszystko z dzieciństwa głównie. Tak, i dawne komiksy były wspaniałe, a dzisiaj to jest śmelc. I on sobie żyje w takim przez siebie stworzonym świecie z takich przeszłych artefaktów i pewnego dnia trafia na trop. Interesuje się bardzo kanadyjskimi, amerykańskimi rysownikami prasowymi, o których już nikt nie pamięta. I jest maniakiem na tym punkcie, wręcz takim już do przesady. To już na granicy takiego jakiegoś opętania lekkiego. I pewnego dnia trafia na paski rysownika, którego Kalo. Nigdy nie znał. Kalo. I wpada w taką obsesję poszukiwania śladów po nim. I ta historia pozornie opowiada o właśnie takim prywatnym śledztwie, odkrywaniu tego rysownika, ale ma też kilka innych planów. Właśnie to jest pierwszy to jest właśnie ten literalny, czyli poszukiwanie śladów po Kalo. Drugi to jest taki właśnie próba zastanawiania się, na ile można żyć w takim zamkniętym świecie, takim hermetycznym, jakby oderwanym. Trzecia to są chyba takie problemy emocjonalne samego, to jest bardzo autobiograficzne, samego rysownika, który naprawdę nikt go nie lubi poza tym jednym kolegą. I to jest mnóstwo wymownych tekstów, kiedy on często użala się nad sobą, często analizuje swoje stany emocjonalne i klasyfikuje siebie do jakichś grup. Mówi, że są akurat parę cytatów, że sam siebie jakby poznał, to by na pewno siebie znienawidził, że przez pryzmat lat już podchodzi bardzo krytycznie do wszystkiego, że nie jest z góry na nie, ale wypowiada się bardzo właśnie krytycznie, dzieli ludzi, w pewnym momencie wpada na to, że można dzielić ludzi na tych, na których doświadczenia wywołują pewne piętno i podział polega na tym, że są albo ci, których to piętno wzmacnia, albo ci, których to piętno piętnuje. Można tak powiedzieć? Można. Których w jakiś tam sposób ma negatywny wpływ, o to mi chodzi. No i trochę denerwuje podczas lektury, że główny bohater jest takim właśnie użalającym się nad sobą i wiesz, to po cholerę ty zrobiłeś ten komiks, gdzie cały czas smęcisz, jak taki emo w zasadzie, tylko taki emo bardziej, gdzie nie świat, świat jest okrutny, ale dlaczego jest okrutny? No bo świat idzie do przodu. Czy przerażające jest to, że on się cały czas, on określa swoje stany emocjonalne za pomocą komiksów. Jakby całe swoje życie potrafi opisywać za pomocą komiksów. Na przykład czuł się jak bohater na przykład Fistaszków. Tak. Dużo jest aluzji, dużo jest cytatów do różnych można mieć wrażenie, że to jest taki trochę jakby niedojrzały mężczyzna, który zamknął się w takim świecie dziecięcych emocji. Jakby cały czas tych emocji się nie może wydobyć i w nich trwa. No a z drugiej strony jest to dosyć szczere i przerażająco szczere i z tego powodu autentyczne i ciekawe. To też jest bardzo, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest komiks strasznie zanurzony w takiej amerykańskiej kulturze komiksowej, która może być w Polsce niezrozumiała, ponieważ my oczywiście pokolenia, które się wychowywały, nie wiem, w PRL-u, w końcówce PRL-u też czytały komiksy, natomiast to nie było tyle dekad, jak w Stanach. W Stanach mimo wszystko ta kultura komiksowa jest istotna dla wiele większej liczby ludzi. Tak, tutaj jest, że na przykład autor komiksu, którego poszukuje, w pewnym momencie dowiaduje się, że jego rodzice zarazili go miłością do komiksów, tak samo jak tutaj głównego bohatera, autora komiksów. Więc czy wy możecie, to myślę, że teraz można powiedzieć, ponieważ część rodziców naszych słuchaczy pewnie wychowywało się na Tytusach, Kajko i Kokoszach i pewnie te komiksy gdzieś tam zostały i były wręczone swojemu potomstwu. Przynajmniej tak było to w mojej sytuacji, że właśnie w pewnym momencie za dzieciaka miałem 100 Tytusów, Kajku i Kokoszów i chociaż nie umiałem czytać, to oglądałem obrazki. W sensie, myślę, że większość ludzi miało tego typu początki właśnie z tym medium.
Tak, ale chodzi o to, że ten komiks u nas był taką... Taką częścią tylko kultury, ale on tu pokazuje jak istotną... Ja myślę, że wiem, o co chodzi, ponieważ on tutaj jakby skupuje po antykwariatach różne stare magazyny z lat 50., 40. i sobie przegląda te właśnie rysunki satyryczne, te paski i nagle wpada na trop jakiegoś twórcy, który go strasznie zainspirował świeżością kreski, zazdrości mu właśnie tego stylu, tej zamaszystości. I u nas praktycznie, jakbyś tak przeglądał, to wszyscy ci rysownicy jakby są już opisani. Każdy, znaczy jest grupa miłośników starych komiksów, którzy spisują dzieje tego typu twórców i myślę, że u nas w Polsce faktycznie ta kultura tych rysunków satyrycznych, komiksów, nawet od lat 20. To właśnie tu chodzi o to, że to nie jest ta skala. To nie jest ta skala. I chociaż Adam Rusek raz na jakiś czas odnajduje jakiś nowych twórców przedwojennych, powojennych. No tak, ale w magazynach, w pismach, do których teoretycznie nie mamy prawa dostępu. Mamy, możesz iść do biblioteki i to znaleźć. No tak, tylko że po antykwariatach to ciężko znaleźć roczniki z lat 20., 30. Jesteś w stanie tylko rzeczy. Okej, dobra. No, myślę, że wiem, o co chodzi. No, już utnę. To jest kwestia jakby kopania, no ale chyba trochę odchodzimy od sedna tego komiksu, bo właśnie nie wiem, jak mielibyśmy to podsumować. Ja mi się wydaje, że ten komiks sprawi przyjemność czytelnikom komiksu. To jest oczywiście paradoksalne, ponieważ to jest komiks, więc każdy, kto go będzie czytać, będzie czytelnikiem komiksu. Aczkolwiek właśnie po ten komiks polecałbym, żeby sięgnęli ci ludzie, którzy faktycznie z historią komiksu są obeznani, którzy jakby przeczytali wiele rzeczy i potrafią wczuć się w rolę tego bohatera, tego poszukiwacza, zaginionego twórcy. To też jest istotne to, jak ten komiks jest zrobiony graficznie, bo on opowiada właśnie o tej tradycji komiksu prasowego przedwojennego i tuż powojennego w Stanach i jest rysowany też w takim stylu nawiązującym do kreski prasowej, takiej ówczesnej. Aczkolwiek rysownik tutaj się nie oszczędza. To jest bardzo fajna taka grafika, gdzie wszyscy bohaterowie są symboliczni. On tutaj światłocień uzyskuje za pomocą rastru. W zasadzie to jest trzykolorowy komiks. W sumie to nie raster, tylko w zasadzie to za pomocą tego koloru. Ale ogółem no czysta linia, nie wchodzi w jakieś kreskowania, więc jakoś wielkiego detalu pod tym względem nie ma. Aczkolwiek każdy z was, jak zwróci uwagę na rysunki, to on nie unika od tego, żeby rysować te drugie plany, żeby narysować pociąg dosyć szczegółowo. Te drugie plany są istotne, bo te drugie plany to jest troszeczkę taki pejzaż emocjonalny. On przez rysowanie tych opuszczonych jakichś budynków przemysłowych, właśnie krajobrazów tej kanadyjskiej prowincji, trochę pokazuje swoje stany emocjonalne, bo to nie, te drugie plany, o których mówisz i krajobrazy, które on tutaj przedstawia, nie są tylko zdobnikiem, one mają takie znaczenie dla klimatu i wydźwięku tej opowieści. Po prostu. No bo Nick raczej tak sobie nie rysuje tylko, żeby narysować na przykład jakąś z dawna zbiornik na wodę, nie? Bo on cały czas żyje tą przeszłością i szuka w krajobrazie śladów tej przeszłości. Pokazuje te miasteczka, które kiedyś żyły, nie wiem, że ciema, dzisiaj są tylko jakimiś suburbiami tej tak, i rysunki są uproszczone, ale właśnie w tym uproszczeniu jest mnóstwo detalu, tak naprawdę. Tak, no syntetyczne po prostu. I dlatego polecam tą pozycję właśnie ludziom, którzy już mieli kontakt z komiksem, trochę większy niż przeciętny zjadacz chleba w Polsce i wam właśnie, jeśli czujecie się takimi odbiorcami, to wam polecam komiks z długim tytułem Życie nie jest takie złe, jeśli starcza ci sił. Miłośnikom Tintina chyba też, bo to jest narysowane w taką czystą linią. Jak ktoś lubi Tintina, to mu się to... No bo Herger był pierwszy, więc wszystkie nawiązania będą właśnie na nim się skupiać. Ale a propos Tintina właśnie, a propos tego posłowia, to z tyłu mamy zbiór wszystkich autorów, glosariusz autorów i pozycji, o których była mowa. Żeby na przykład ktoś, kto nie czytał Fistaszków, żeby wiedział, że Charles Schulz stworzył, albo czym jest Marvel, jeśli ktoś nie wie, albo ten. Właśnie historia z pociągiem, jaką przypominał sobie Czarną Wyspę z przygody Tentena, tą siódmy Czarna Wyspa, kiedy no ten właśnie, pościg na tym pociągu i faktycznie też jak on zaczął mówić o tym, z czym mu się kojarzy, tak pomyślałem, no pewnie Tenten, tak mi to przyszło do głowy, ta scena. Poza tym
Ale to ten, też w Czarnej, na Czarnej Wyspie on został wyrobiony w rabunek właśnie w tym pociągu. Także pociąg był jakby nieodzownym elementem akurat tamtej przygody. Także też takie moje skojarzenie. Ale on tutaj, jak wspomniałeś, bardzo dużo przytacza różnych pozycji, które dla nas, Polaków, będą obce, bo to jest komiks prasowy z lat 50., lat 40., amerykański komiks prasowy. Także myślę, że bardzo trudno do tych informacji. No, trzeba byłoby z wujkiem Google po prostu czytać. To jest bez przesady. On tam przywołuje fistaszki, które akurat są w Polsce dosyć dobrze znane. No, okej, okay, fistaszki przywołuje jeszcze właśnie Tentena, Marvela. No, i to, rzeczy, ale, to, nas... ale tym, tam jest mnóstwo. On opowiada o swoich ulubionych pozycjach i ja na przykład nie do końca kojarzyłem, czym są te komiksy. I dzięki temu glosariuszowi to nie musiałem sięgać do internetu i googlować, o czym on mówi tak naprawdę, czy faktycznie to istniało, jak to wyglądało. Bo to jednak pobudza wyobraźnię, wiesz, twórca komiksów, który robi komiks i on mówi, że jakie komiksy miały na niego wpływ, no to chciałbyś zobaczyć, co to było tak naprawdę. No i na końcu jest właśnie też dodatek, czyli zbiorek tych jakby kolekcji rysunków Kalo, które udało mu się gdzieś wyłowić. Także okej, okay, kończmy, ponieważ można się jeszcze bardziej rozgadać na ten temat. Przypominam, wydawnictwo komiksowe z komiksem Życie nie jest takie złe, jeśli starcza ci sił, autorstwa Seta. Kolejnym komiksem dzisiaj mówionym na antenie Radia Afera w audycji Prosto z kadru będzie Żytwagin autorstwa mistrza Willa Eisnera. Żytwagin to nie jest pierwsza lektura, pierwszy komiks wydany u nas w Polsce. Przypominam, że Will Eisner to jest jedno z najważniejszych nazwisk w historii komiksu, zwłaszcza amerykańskiego. Takie ciekawostki można przytoczyć, że on stworzył termin powieść graficzna, że on stworzył właśnie komiks o tym, w jaki sposób robić komiksy. Pierwsze takie właśnie o historykach, o historiach narracyjnych. Od 1988 roku również najbardziej prestiżową nagrodę w Stanach Zjednoczonych rozdawaną w trakcie Comic-Codu w San Diego nazwano od jego nazwiska, czyli Eisnery. Taki odpowiednik Oscarów, tylko właśnie Eisnery. Mówi się, że on jest Woody Allenem amerykańskiego komiksu, czyli takim człowiekiem, który równie dobrze jak Woody Allen opisuje rzeczywistość Nowego Jorku przez różne tak, ponieważ społeczne. Wychował się Nowy Jork to jest jego taki główny i podstawowy temat opisywania jakby różnorodności etnicznej, religijnej i narodowej Nowego Jorku. Jak się żyje na co dzień w Częstochówkach. No, a Żytwagin to jest historia, która jest w pewien sposób polemiką z Oliverem Twistem, Carola Dickensa. U Dickensa tytułowy Żytwagin, tutaj u Eisnera Fagin jest głównym bohaterem, u Dickensa był bohaterem drugoplanowym, który był czarnym charakterem i przez wieki, no przez lata, nie przez wieki, ten Żytwagin był troszeczkę takim synonimem stereotypowego, antysemickiego wizerunku Żyda. I Eisner postanowił stworzyć swoją historię Fagina, w którym on jakby pokazuje, dlaczego ten Fagin zszedł na złą ścieżkę. Historia dzieje się w Londynie XIX-wiecznym. Jest napisana w takim samym stylu, mniej więcej oczywiście to jest narysowane, ale sposób przedstawienia rzeczywistości, ujęcia rzeczywistości jest równie XIX-wieczny, co powieść Dickensa, czyli mówimy o takim klasycznym motywie zwierciadła przechadzającego się po gościńcu, w którym autor pokazuje różne klasy społeczne i życie codzienne miasta. I tu jest tak samo, tylko że ten Fagin właśnie, o ile u Dickensa nie wiedzieliśmy, jakie są jego motywacje, był taki skrajnie, skrajnie negatywny, tutaj ten Fagin o dziwo wcale nie jest jednoznacznie pozytywny, bo on nadal jest rzezimieszkiem, tylko Eisner pokazuje, dlaczego on się stał rzezimieszkiem i pokazuje, w jaki sposób Żydzi byli w pewien takim, w takich kleszczach społecznych w XIX wieku. Żydzi pochodzenia środkowoeuropejskiego tak, i z Europy Wschodniej, ponieważ Żydzi Aszkenazyjczycy. Tak, trudne słowo, bo wcześniej... Sefardyjczycy, czyli Żydzi z Hiszpanii, z Portugalii, byli na dobrych, jakby mieli dobre stanowiska i ładnie sobie radzili. Ale to jest nie jedna różnica między Faginem Dick
Dickensa, Faginem, Eisnera. Również jest wielka różnica w wyglądzie, ponieważ tutaj Fagin z komiksu wygląda jak taki dobroduszny, tak, święty Mikołaj, uśmiechnięty dziadzio z brodą. Znaczy wiesz, no u Dickensa to raczej nie było tak, że Dickens jakoś tak skrajnie go przedstawił rasistowsko, antysemicko, ale raczej była taka tradycja. No w XIX wieku książki ilustrowano, szczególnie książki takie lepszych wydań, więc była też taka tradycja ilustrowania tego Żyda Fagina Dickensa i to była też najczęściej taka antysemicka karykatura z garbatym nosem. On to po prostu odwraca i pokazuje, okej, okay, ten bohater jest Rzymiaśkiem, tak, jest, należy do takiej... Na niższej klasy. Tak, niższej klasy, robi jakieś ciemne interesy, ale robił tak, ponieważ pewien splot różnych kluczowych okoliczności jakby do tego się przyczynił. Bardzo ciekawe się jakby porównuje te dwie rzeczy ze sobą, czyli Dickensa i Eisnera, i to świetnie gra ze sobą. Jakby ciężko te dwa dzieła od siebie oderwać. No jeszcze są takie dosyć pokaźne różnice, jak na przykład to, że Eisnerowy Fagin nie namawia do morderstw, nie donosi tam ludzi, którzy są mu niewygodni, czyli jakby on też pozbywa go tej warstwy, która faktycznie przemawia, znaczy tej warstwy jego czynów, które faktycznie przemawiały u Dickensa za tym, jakim on jest charakterem w tej powieści. Tutaj on tutaj tego nie pokazuje, obcina właśnie po to, żeby zmienić wizerunek tego Żyda. Znaczy on nie jest płaską postacią od tego Dickensa, jest taką rozbudowaną, wielowątkową historią. Też przyczyny powstania tego Żyda Fagina u Eisnera są ciekawe. Will Eisner znany jest też poza tym, że robił tę historię w Nowym Jorku, robił też taki, rysował taką serię The Spirit. I w tej serii The Spirit postacią taką poboczną był taki bohater, który nazywał się Ebony. Czarnoskóry, tak. I w latach 30. Eisner, tak samo jak wszyscy inni rysownicy komiksów, tak jak RG, rysowali czarnych na ogół w taki stereotypowy, chamsko-rasistowski sposób, czyli wydęte duże wargi, wielkie oczy, wielkie uszy. Przypominając trochę małpkę. Tak, więc Eisner na przykład u Kornela Makuszyńskiego widać też to doskonale. Po prostu tak wtedy rysowano wszyscy, można by się powiedzieć, że wszyscy wówczas byli rasistami, ale nawet jeśli byli rasistami, to wtedy nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, bo wtedy po prostu takie było społeczeństwo. Ale kiedy Eisner poszedł do wojska, poszedł trochę w świat, trochę się otrzaskał z życiem, to złapał się z tego i stwierdził, no kurczę, no robiłem takie rzeczy niefajne. Chociaż ten Ebony, mimo tego, że był tak rysowany, to był taką pozytywną postacią. I Eisner w takiej biografii swojej, czy w jego biografii jest taki ciekawy wątek i też, który się pojawia w posłowie do Żyda Fagina, że do postaci Ebonego wszyscy mieli problemy. Zarówno rasiści, którzy uważali, że to jest za fajna postać, jak na czarnego bohatera to jest za inteligentny, jak i działacze związani z ruchem jakby wyzwoleńczym czarnych mówili, że on jest źle przedstawiany, więc nie pasował jednej i drugiej stronie. Ale to też jest zadziwiające, że Eisner po latach, kiedy sobie uświadomił ten stereotypowy sposób rysowania Ebonego, postanowił zająć się stereotypem żydowskim, a nie stereotypem jakby czarnoskórych, jakby poszedł jakby w tego Dickensa. No warto zaznaczyć, że on nie był rasistą i on Ebonego właśnie przedstawiał tak, bo była taka tradycja takie rysowania. Takie czasy, nie? Po prostu. No tak, taka była tradycja rysowania wówczas, tak. Żydzi mieli garbatę nosa, a czarni mieli wielkie... Duże wargi. Jeszcze jedna ciekawostka. Ale też pokazuje siłę w pewien sposób komiksu, taką czasami nieuświadomioną, że komiks utrwala, komiks czy karykatura, czy rysunek prasowy, przez dziesiątki lat potrafi utrwalić pewne stereotypy. Po prostu przez dziesiątki lat ludzie rysują w ten sposób Żydów, tak? W ten sposób czarnych, w ten sposób Rosjan, w ten sposób Polaków. I to się staje na tyle normą, że nikt się nie zastanawia, czy tak powinno się robić. On tutaj rozbudowuje też historię Fagina, co byłoby dalej. Tak, tak. Że się okazuje, że życie Fagina, które było pełne tułaczki, różnych nieszczęść, to mogło się skończyć tak naprawdę pozytywnie, gdyby nie coś. Nie pewien zwrot w akcji. Jeśli ktoś się interesuje takimi właśnie problemami etnicznymi, rasowymi, albo jest miłośnikiem klasycznej XIX-wiecznej literatury, to myślę, że o ile tamten komiks, który mówiliśmy wcześniej, czyli Set, jest takim insiderskim komiksem, to Żyd Fagin jest komiksem, który
po który śmiało może sięgnąć ktoś, kto w ogóle komiksu nie czyta i będzie zadowolony z tej historii. Będzie dla niego to ciekawe, szczególnie miłośnicy literatury. No i Eisner, jako że wychował się w rodzinie żydowskiej, to właśnie bierze na tapetę i analizuje różnych Żydów z klasycznej literatury, czy tam właśnie przedstawia w swoich komiksach. I się zastanawiałem w takim razie, czemu nie zdecydował się na, żeby pokazać historię Jezusa. No jak już sięgać do Żydów najbardziej znanych z klasyki literatury, no to myślę, że Nowy Testament no można zaliczyć do klasyki literatury. No, zastanawiasz się, mógłbyś zapytać, czemu nie zrobiłem historię Abrahama i tak dalej? Może to jest nudne po prostu. No, okay. Jeśli chodzi o posłowie, ponieważ i dodatki, bo tak rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, to jest mnóstwo posłowie. Mamy zaprezentowane skany właśnie tych XIX-wiecznych rycin, ilustracji z książki, jak przedstawiani byli Żydzi przez rysowników XIX-wiecznych. Mamy również ilustracje z książki Dickensa i pokazane, jak wyglądał na początku Fagin. No mamy historię po prostu też, w jaki sposób Dickens później chciał markować tak naprawdę, kiedy zdał sobie sprawę, że tego Fagina trochę za ostro potraktował i później w kolejnych wersjach swojej książki, jak starał się zamaskować pewne informacje. No i na końcu mamy bardzo ciekawe porównanie posłowie Jetta Heira, gdzie on właśnie dokonuje zestawienia pisarza XIX-wiecznego i komiksiarza XX-wiecznego. No ten komiks mimo wszystko, że XX-wieczny, on jest w duchu bardzo XIX-wieczny. Czy ta narracja i opowieść, jak ona jest prowadzona, jest robiona jakby według takich norm, schematów i narracyjnych zabiegów właśnie. I no tutaj trzeba jeszcze zwrócić uwagę na fenomenalne rysunki, które po prostu niesamowicie cieszą oko, kiedy to Eisner naprawdę pieczołowicie oddaje detale tego Londynu XIX-wiecznego, te doki, brudne zakamarki, jaki bardzo fajnie przedstawia ubranie, wszystko koloruje prawdopodobnie akwarelkami, chociaż równie dobrze może to być tusz, i ma taką płynność w tym rysunku, cieszy oko. Naprawdę pod względem szaty graficznej myślę, że jak będziecie mieli okazję, przewertujecie sobie albo w internecie wygooglujecie przykładowe strony właśnie tej pozycji, to chociażby patrząc na jego styl rysowania, już będziecie widzieć, że faktycznie nie mamy tutaj do czynienia z byle jakim komiksem, z byle jakim twórcą. Żyd Fagin, kolejny komiks wydawnictwa Egmont, który właśnie jest próbą przedstawienia twórczości, znaczy nie próbą, ale przedstawieniem twórczości jednego z najsłynniejszych twórców komiksowych w historii komiksu po prostu. Jeszcze taka ciekawostka, ponieważ mówiłeś o tym Spiricie, również na rynku polskim można dostać tom w Best of Spirita, także również możecie sięgnąć w języku polskim i sprawdzić tak naprawdę, o co chodzi, o co chodziło z tym Bony, z tą postacią i dlaczego Eisner właśnie miał takie, a nie inne podejście. Także Żyd Fagin z wydawnictwa Egmont, a do ostatniego komiksu przejdziemy już za chwileczkę. A na końcu komiks Pinki autorstwa Szawa Płóciennika z wydawnictwa Kultura Gniewu. I dotyczy właśnie legendy, można powiedzieć, żywej legendy Pinkiego, czyli... Najstarszego hipstera Warszawy. Najstarszego hipstera Warszawy. Osoba, która myślę, że... Obecny hipstera do mnie hipisa. Chociaż nie jestem przekonany co do określenia hipstera. Tak naciągane jest oczywiście, ale... Myślę, że był hipisem, cały czas jest hipisem, mi się wydaje, i po prostu zostaje tym hipisem, a to, że hipis równocześnie może być hipsterem, to już w sumie trochę inna... Bycie hipisem dzisiaj jest prawie jest najlepszą formą hipsterstwa. Ale nie o tym. Kim był Pinki? No tego dowiadujemy się z komiksu. I się okazuje, że to jest bardzo ciekawa postać, bardzo, bardzo barwna. I tak właśnie Paweł rozpoczyna komiks, znaczy swój komiks przeplata również czasem rzeczywistym, kiedy umawia się z Pinkim, kiedy go poznaje jako obecnego człowieka i kiedy Pinki po prostu na przykład na pożegnanie przypomina sobie, mówiłem ci o tym, jak tam grałem w pewnym zespole, albo jak miałem wystawę gdzieś tam, albo jak poznałem tego człowieka. Nie, aha, no to ci opowiem. I nagle się okazuje, że to jest niesamowita historia, pełna różnych ciekawych przypadków, w której nie każdy z nas prawdopodobnie by się mógł odnaleźć.
Gra jest bardzo fajna, pozytywnie nastrajająca i właśnie w ten sposób przebiega ten komiks. Niesamowicie pozytywny. Wrażenia z lektury są takie, że bardzo optymistycznie nastraja do życia. Sama postać Pinkiego jest na tyle po prostu barwna, ale w takich barwach przyjemnych dla oka. Dlatego komiks jest różowy. Tak, no bo jak sama nazwa wskazuje, Pinki, pseudonim Pinki otrzymał od Pink Floyd. Chyba tak, czyli to jest biografia, takie biografie bo się dzisiaj już nie zdarzają, ponieważ mamy dzisiaj bardzo racjonalny, ułożony świat oparty na konsumpcji i zasadach kapitalistyczno-neoliberalnych, więc ludzie nie mają już sobie tyle luzu i skłonności do ryzyka. A mamy tu po prostu człowieka, który wychował się w powojennej Warszawie, i był modelem na SP, tak bardzo się angażował w bycie modelem, że gryzł się w ramię, żeby pokazać, jak bardzo Chrystusa boli. Był muzykiem, był malarzem, był także bezdomnym w Paryżu. I to przez długi czas. Przez długi czas. I kierował się zupełnie innymi wartościami w życiu niż dzisiaj kierują się ludzie. No cały czas był przy nim Jezus. Tak, i on nie kryje tej swojej religijności, uduchowienia, medytacja, te klimaty. Ale to jest taka religijność bardzo pozytywna, nie polska bardzo. Bardzo hipisowska religijność. Rastafariańska wręcz, można nawet powiedzieć. I tutaj właśnie Szawe przedstawia takie fragmenty, kiedy takie pozytywne, kiedy na przykład jak on modlił się przed jakąś restauracją i właściciel tej restauracji nagle poczęstował go po prostu rekinem i tam wykwintnym obiadem. I kiedy właśnie Pinki taki pozytywnie nastawiony do życia, kiedy właśnie jak zdarza mu się jakieś nieszczęście, to rozmawia właśnie z Bogiem i znajduje właśnie to wyjaśnienie. Aczkolwiek jeszcze tak akurat jak wertujesz, to mi się przypomniała, jest parę takich sytuacji, kiedy jakby Szaweł stara się w jakiś taki symboliczny sposób przedstawić jakieś sytuacje i akurat do głowy mi przychodzi scena, kiedy on jakby ma hasło, że no teraz masz czas zająć się sobą i tak właśnie siada na łóżku sam, jest nagle taka ścieżka pełna takich pustych łóżek, co jakby oddaje tą świadomość samotności. W momencie, kiedy właśnie dziewczyna, którą wychowywał, poszła na studia, wyprowadziła się od niego i tym samym odciążając jego obowiązki. Czy on zawsze żył dla innych ludzi, tak tutaj jest to pokazane, że życie Pinkiego było istotne w momencie, kiedy żył dla innych. On dzisiaj też występuje w wideoklipach. Tak, jest całkiem walcem, rozpoznawalną tak, osobą w gruncie jest rzeczy. Aczkolwiek walcem planu B i Placu Zbawiciela w Warszawie, czyli najbardziej takie modne miejscówki w stolicy. Bardzo ciekawa jest ta biografia też od takiej strony, że ona nie jest taką klasyczną opowieścią o kimś. Tam są, tak jak wspomniałeś, dwie narracje. Pierwsza historia to jest jakby życie Pinkiego w przyszłości, a druga historia to jest relacja autora z Pinkiem dzisiaj. To też jest bardzo wartościowe i moim zdaniem uczciwe zagranie ze strony Szawła, że on pokazuje w swojej biografii, jak ta biografia się pisze. Jakby odsłania przed nami kulisy tej historii, pokazuje właśnie te spotkania, zmiany nastrojów Pinkiego i ta warstwa przeszła z rzeczywistą, znaczy rzeczywistą, ta warstwa, to przeszłość ze współczesnością tworzą takie ciekawe zestawienie. Pokazują, jaki Pinki był kiedyś, jaki Pinki był dzisiaj. Właściwie to niewiele się zmienił, raczej otoczenie się zmieniło. Przynajmniej tak jest to przedstawione w historii. Natomiast te kulisy są istotne, bo widzimy, że ta biografia była napisana w takiej atmosferze, nie był to ktoś z zewnątrz. Szaweł tu pokazuje, że musiał się z nim zaprzyjaźnić, dopiero ta historia mogła powstać. To jest jakby przyjaciel pisze o przyjacielu. Więc być może Pinki ma jakieś negatywne strony swojego życia, nieprzyjemne, czy charakteru, ale wiemy, że raczej tego tu nie doświadczymy i nie przeczytamy o nich. Ze względu na to, że autor jakby gra w czyste karty. Mówi, to jest mój dobry przyjaciel, poznałem go i pokazuję go w taki, a nie inny sposób. Jeśli miałoby więcej powstawać tego typu biografii... Bo to nie jest praca dziennikarska, to nie jest biografia dziennikarska, to nie jest taka klasyczna, obiektywna biografia, tylko to jest raczej przyjaciel pisze o przyjacielu. Ale to jest też bardzo ciekawa wizja, którą tutaj rozpościerasz, że czasem chyba nie chcemy mieć takiej dziennikarskiej, obiektywnej relacji, tylko poznać człowieka, tak jak wiesz, siadasz z nim przy
piwie oczywiście bezalkoholowym, no ale warto albo tego, przy kawie. Warto tego nie ukrywać, to znaczy i Szaweł tego właśnie nie ukrywa. On mówi, że nie zależy mu na obiektywnej opowieści o Pinkim, tylko po prostu to jest jego subiektywna historia jego przyjaciela. Ja bym porównał, znaczy położył na tej samej półce co Fugacji, ponieważ to jest właśnie taki tematyczny komiks, który opowiada o jakiejś legendzie, o której my jako poznaniacy albo w ogóle ludzie żyjący urodzeni w tych czasach możemy nie kojarzyć tych miejsc, tych ludzi i jestem jak najbardziej za, żeby tego typu komiksy o takiej tematyce przedstawiające różne historie miejsca albo historie jakichś ciekawych ludzi, żeby takie komiksy pojawiały się jak najczęściej. Świetna pamiątka i medium komiksu jako właśnie forma przedstawiania tego typu historii uważam za kapitalne. No to, że istotne w tym komiksie jest to, że oczywiście poznajemy biografię Pinkiego, ale poznajemy też jakby przeszłość Polski, tą współczesną, ale nie z punktu widzenia tej wielkiej narracji historycznej. Nie ma tam strajku, że tam są to wydarzenia historyczne. Że można umieścić na osi czasu. Tak, oczywiście. Tak, ale to nie jest ta makrohistoria współczesnej Polski oparta o politykę, polityków, konflikty, strajki i tak dalej, tylko widzimy po prostu codzienne życie w PRL-u z punktu widzenia właśnie ludzi związanych z alternatywą muzyczną, tak, z kulturą. I tak jeszcze, samo jest w Fugazji. Jeszcze parę słów na temat szaty graficznej. Fugazji akurat z lat 90., żebyśmy nie tak, mieli. Tak. Jeszcze na temat szaty graficznej, co byś powiedział? Nie wiem, co mam powiedzieć. Jest w porządku. W tym sensie, że to Szaweł zmajstrował naprawdę niesamowitą ilość stron. Tam jest ponad 100... Nie, dobra, nie chcę teraz wymyślać. Zobacz. Ponad 200. To jest taka undergroundowa, bardzo tak, lekka. Lekka. Widać, że to robił bez większego stresu, w jaki sposób to wyjdzie. Taki kartunowy styl. Oczywiście, jak tytuł mówi Pinki, jak wspomniałeś właśnie, jednym kolorem jest tutaj, takim kolorem dominującym jest właśnie ta odcień różu. Aczkolwiek ja troszeczkę się zawiodłem z tego względu, ponieważ poprzedni komiks Płóciennika, czyli Naleśniki z jagodami i albo chociażby Moja terapia, to było pokazanie takiego pomysłu na swój własny sposób przedstawiania świata, kiedy on bawił się fakturami. Może kojarzysz po prostu, tak, masz przed oczami, jak to wyglądało. To jest inna historia. Tak, ale bardzo mi się ten styl spodobał i byłem przekonany, bardzo liczę na to, że kiedyś właśnie autor rozwinie dalej tą drogę, ten kierunek, ponieważ dla mnie to było taki powiew świeżości na polskim rynku, że ktoś po prostu zdecydował się na tą zabawę fakturami, że oprócz tego koloru jeszcze jest ta faktura, czy jakieś zygzaki, jakieś spirale, coś takiego. Niesamowicie fajnie to wyglądało. No i szkoda, że na czas Pinkiego odszedł od tego stylu. Liczę na to, że jeszcze do tego wróci, dalej będzie jakby drążył swoje poszukiwania do stworzenia, do dokończenia tamtego stylu. A może zrobi też inny styl, bo wiesz... Ja myślę, że Pinki akurat tutaj był podyktowany też tego, że on wiedział, że to będzie objętościowo dużo, że nad tamtymi fakturami, teksturami to on jednak trochę więcej siedział i wydaje mi się, że tutaj takim czynnikiem decydującym był też czas, nakład pracy, że Szawę był świadomy, po prostu tak, zdecydował tak. Na taką, a nie inną i to mu też pomogło, nabrał pewnego luzu do historii, nie męczyła go tak bardzo, bo to jest jednak ciężka praca, 200 stron. Ale też te faktury, o których mówisz, nadawały taki efekt jakby odrealnienia. A to mimo wszystko jest historia biograficzna, więc... No to jest kartunowy styl. No i co z tego? To nie ma znaczenia. No też to jest deformacja pewna. Wszystko mówisz o odrealnieniu. Każdy rysunek jest deformacją. Poza takim... No ale są, wiesz, hiperrealistyczne, są realistyczne, ale okej, to już jest temat na inną dyskusję, myślę. Podsumowując, także Pinki, świetny komiks biograficzny. Autorem jest Szaweł Płóciennik z wydawnictwa Kultury Gniewu. I on się, jeszcze możemy dodać, jest to komiks, który się wpisuje w taką właśnie, nie wiem, czy można nazwać to już jak tendencję, czy modę, bo chyba za mało takich komiksów powstało, ale mamy taką ciekawy kontrapunkt do tych komiksów historycznych traktujących wielkie historie. Kilka lat temu mieliśmy komiks o Solidarności, o kopalni Wujku, pokazywaliśmy tą wielką historię w komiksie, a teraz autorzy zrobili przewrotkę i pokazują tą małą historię, jakby mikrohistorię, czyli pokazują Polskę przez pryzmat indywidualnych losów. I tak samo właśnie tutaj mówimy o Fugazji,
o Pinkim, ale Szawał jeszcze zrobił wcześniej komiks Moja terapia Sławku Gołaszewskim, który był bardzo podobną historią, czyli też widziałeś, co się działo w jakimś... Aha. Fajnie, że coś takiego się dzieje, że już jakby odpuściliśmy sobie te próby umiowania wielkiej historii w komiks, bo to nie wychodziło i robimy takie rzeczy to wychodzi na szczęście. W tym nurcie można zagospodarować osobną półkę właśnie tego typu komiksy. Im więcej takich będzie powstawało, to dla mnie spoko. Tylko żeby dobrać fajną tematykę. No tak, bo po prostu o zwykłych randomach czy ten to też nie do końca myślę, że... Ale Pinki to samogra. Jego biografia sama się pisze tak naprawdę. Dobrze, w każdym razie z wydaństwa Kultura Gniewu. Podsumowując jeszcze dzisiejszą audycję, przypominamy, jakie komiksy dzisiaj było mówione, ponieważ trochę słów padło. Być może kogoś zainteresowaliśmy, aczkolwiek nie zapamiętał nazwy danej pozycji. Także idąc od początku, rozpoczęliśmy z wydawnictwo komiksowe. Komikseta Życie nie jest takie złe, jeśli starcza ci sił. W dalszej kolejności omówiliśmy komiks Willa Eisnera Żyd Fagin z wydawnictwa Egmont. A na końcu Pinki autorstwa Szawła Płócinnika z wydawnictwa Kultura Gniewu. Moim dzisiejszym gościem był Sebastian Franckiewicz. Do widzenia. A do mikrofonu mówił Bąk Filip. Nie, Filip Bąk. Jak powiedziałem, że Sebastian Franckiewicz, to też Filip Bąk, bo imię, nazwisko. Już tak kiedyś ktoś mi tam zwracał uwagę na to, to teraz się poprawiam. Usłyszymy się, mam nadzieję, mam nadzieję, że będziecie pamiętać. Usłyszymy się oczywiście za tydzień w sobotę o godzinie 15. Wam życzę udanego weekendu oraz oczywiście udanej lektury. Trzymajcie się, cześć. Bada boom, 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 bada bo